Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z szybkim, krótkim przepisem na proste ciasto z owoców, które zostają z kompotu wigilijnego, czyli z tego suszu. Tutaj już możecie zobaczyć owoce, które zostały mi z kompotów dwóch, ponieważ przez ostatni weekend ugotowałam i wypiłam dwa kompoty. Tutaj widzicie, jak w rękach, no bo to jest dość miękkie, ugotowane, wyciągam pestki ze śliwek i odrywam te końcówki z goruszek i te większe kawałki z jabłek. W tle oczywiście możecie słyszeć Rubensa, sorry. Po wyjęciu pestek i ubraniu tych szypułek i tych środków z jabłek ja kroję po prostu te owoce. Chociaż całkiem niepotrzebnie, bo i tak ostatecznie je zblendowałam. W każdym razie moja wizja była inna, więc kroję na mniejsze kawałki, ale w sumie nie, no potrzebnie, bo takiej gruszki blender to chyba by nie pocisnął na raz. No, w każdym razie, tak, to był mucha. Tu możecie zobaczyć śliwki, które obrane odłożyłam do mrożenia i ja wykorzystam je do bigosu, który będę robiła niebawem na święta. No i tu wyszło 700 tam z haczykiem, więc dorzuciłam z drugiej paczki końcówkę, paczki, z drugiej miseczki końcówkę tych owoców i wyszedł akurat kilogram. No, tak jak widać. No i co dalej? Zblendowałam to. Starałam się dla Was ładnie coś nagrać, ale wiecie, nagrywanie jedną ręką, podczas gdy drugą się blenduje, jest całkiem trudne. Tu już możecie zobaczyć gotową zblendowaną masę, a słyszeć możecie pazurki muchy, który przemierza korytarze. Do zblendowanej masy dodałam jajka. Ja akurat mam jajka wiejskie, powinny być dwa jajka, w każdym razie te są dość spore. Około 50 gramów mąki, to jest po prostu kilka łyżek tak na oko, żeby tylko zagęścić. Do tego proszek do pieczenia, szczypta soli, choć to tak naprawdę jest opcjonalnie, bo już wystarczy sam proszek do pieczenia. I pamiętajcie, że ja do kompotu nie dodaję cukru, więc te owoce miały cukier tylko swój. A więc jeśli ktoś chce, to musi sobie tutaj dosypać. Możecie dać też jakiś aromat, możecie dać cukier waniliowy. Ja dorzuciłam jeszcze trochę migdałów, które miałam obrane i pokrojone. No i taką papkę w konsystencji, jak widać, akurat wysypałam do, znaczy przełożyłam do foremki silikonowej, w której zazwyczaj robię tartę, czyli jest to taka niska foremka, jak możecie zobaczyć, i ciasto przed upieczeniem prezentuje się w ten sposób. Gładka, zwięzła masa, po prostu. Wrzuciłam do piekarnika na około 50 minut, ale musicie patrzeć, ponieważ mój piekarnik, ja ustawiam tak na prawie 200, to wtedy u mnie jest takie 175, więc najlepiej po prostu wyczuć swój piekarnik. A to jest ciasto po upieczeniu. No i co? Nie miałam mleczka kokosowego, bo ostatnio jest jakaś posucha. Ale mam tą czekoladę, o której już mówiłam wcześniej, to jest belgijska czekolada, którą na odrobienie wody postanowiłam rozpuścić i to trwało dosłownie sekundę, też próbowałam wam coś nagrać, musiałam uważać, żeby się nie spaliło, udało się. No i oblałam po prostu tą czekoladą, która też jest gorzka. Tak naprawdę możecie rozpuścić kakao z mleczkiem kokosowym, no dowolno, no wiadomo, dowolność. Co dla mnie jest oczywiste, no ale być może ktoś tego nie wie, więc możecie zmieszać kakao z mleczkiem kokosowym. Choć chyba powinnam o tym mówić, bo ostatnio ktoś poprosił mnie, żebym rzucała więcej przepisów. Na koniec postanowiłam jeszcze zblendować garść orzechów. To jest miks orzechów włoskich, jakichś tam laskowych, nerkowców i tak dalej. I ciasto po przekrojeniu i po ostygnięciu prezentuje się w ten sposób. Mam nadzieję, że będzie Wam smakować. Jeśli lubicie kompot, to myślę, że będzie Wam smakować, bo smakuje jak taki zdrowy piernik. Dziękuję za oglądanie. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zostawienia mi łapek w górę oraz do pozostałych filmów. Cześć i wesołych świąt!